Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Sonic Generations. I zajmijmy się wyzwaniami oraz minibossem i bossem. W tym odcinku będzie więcej niż myślałem, że zmieszczę, ale to dlatego, że sam siebie zaskoczyłem przy jednej z walk. I uznałem, że będę wybierać takie wyzwania, które nie znam tak naprawdę. Tak więc... Tak, pierwszy raz wykonuję wyzwanie z Cream. Na czym to polega? No, proste jest to, że na planszy nie ma żadnych kółeczek. Jedyne kółeczka możemy otrzymać od niej, wciskając Y. Mamy, ile? 5 kółeczek? Tak, jedno wykorzystałem, także mam ogólnie 5 kółeczek. Boost też nam się regeneruje tylko dzięki jej kółeczkom. Oczywiście jej jedno kółeczko daje więcej niż normalnie jedno, żeby to jakoś było sensowne. Dlatego nie musicie, ja się bałem ogólnie używać boostu, żeby go zatrzymać na później i się potem okazało, że wcale nie było czego się bać, bo praktycznie jej kółeczko naprawdę daje, ja wiem, ile, 3/4 chyba paska. Yeah. Boom. Tym razem nawet drift nie daje nam boost, bo normalnie kiedy driftujemy, tak na bokach właśnie, to mamy możliwość, znaczy to mają możliwość, dodaje nam to pasek boost. Plansza jest nieco inna, jak widzicie. Trochę zmienili, żeby było nieco ciekawiej. Ach, nie doleciałem do tego. No, oszczędzam boost, bo myślałem, że plansza będzie, powiedzmy, nieco bardziej wymagająca. Fail. Też będzie fail jeszcze raz? Nie. Powiem szczerze, że to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem, że używamy tego właśnie motywu kręcenia się w widoku zza pleców. Wcześniej tego nie widziałem, powiem szczerze. Było zawsze, że widok z boku był wtedy akurat. O, shit. O! No, w końcu. Jest o wiele więcej pułapek, jakie są lekkie zmiany. Jak widzicie, tutaj są 3 guziki, żeby przejść dalej. Ale no jest to dalej ta sama plansza, jedynie są małe jakieś tam udziwnienia. I koniec już, szybko, ja oszczędzałem pierścienia, wcale nie trzeba było. Tak, na challenge'ach nie będę starał się otrzymać rangi S, bo jest niepotrzebna. Dobra, mamy jeden kluczyk. Teraz lecimy po kluczyk numer 2. Nie wiem czemu, ale jakoś naprawdę lubię motyw, że można wskoczyć na napis, na nazwę poziomu. Podoba mi się to, po prostu taki mały detal, który jakoś mnie, nie wiem, złapał. O, Espio. Espio ma chyba jeden z bardziej skomplikowanych, znaczy może nie tyle skomplikowanych challenge'ów, co jest nieco ciekawszy niż na przykład Knuckles, w którym wystarczyło po prostu biegać i szukać pieniążków. Tak, on się kamuflażuje i aby go znaleźć, musimy poświecić na niego reflektorem. I reflektor możemy obracać uderzając z niego. Jeżeli nie uderzymy w Espio, to nie możemy przejść dalej. Proste. Ło! Widzieliście to? Minimalnie. No i czasami jest tak, że on od razu jest od razu w tym... Od razu jest od razu. Jest od samego początku w zasięgu, powiedzmy, reflektora i wystarczy raz tylko uderzyć w niego i widzimy Espio. A czasem trzeba się obawić, bo nie trafimy za pierwszym razem, on potem zmieni pozycję. I musimy używać drugiego reflektora, powiedzmy, w pokoju, znaczy w pomieszczeniu. Ale plansza sama w sobie jest momentami nawet fajniej zrobiona niż w oryginalnej wersji. Tutaj zmienię pozycję, Espio. I to będzie chyba teraz już znajdę go. Nie, jest, tak, dobrze. Ciuu, do śmietnika. No i tu go już widzimy, wystarczy mu przyłożyć. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, na czym polega to wyzwanie, uznałem, że będzie, o Boże, będzie męczące. A tak naprawdę jest naprawdę w miarę przyjemne i... No nie jest trudne, nie jest trudne, tak samo jak reszta wyzwań. Ale spodziewałem się... Boże, coś z sąsiadą chyba upadło na podłogę. Nie wiem, czy słyszeliście, ale było takie wielkie BUM u mnie nagle. Tak, ale jest mimo wszystko, jest to zadanie też przyjemne. Espio udowadnia, że jednak, mimo tego, że jest fioletowy, może być dobrym ninją. Platforma tu go uratowała. O. I koniec.
tylko A. Oj, szkoda. Zabrakło tylko 13 sekund. I złota nutka jest, złota nutka! Piosenka, super. Drugi kluczyk i jeszcze jeden nam został. Na jakim poziomie nam został kluczyk? Na... Speed Highway, a właśnie, nazywa się Speed Highway. Speedy Highway. Tamten poziom, którego nie potrafiłem przypomnieć sobie nazwy. Tutaj jest kluczyk. To jest też fajne w miarę. Jedyne szkoda jest to, że tak mało wykorzystują ten motyw biegania po wodzie. Mogłoby tego być jeszcze więcej. Zadanie jest proste. Jeżeli wyjdziemy za boje, zeżre nas jakaś ryba wielka. Także musimy mieć naprawdę zawsze boost i kontrolować w miarę dobrze swoją postać, kiedy jest przyspieszona. Nie. Tam był chyba bumper, który mnie odbił, ale normalnie to potem zacznę używać driftu, który nieco pomoże mi w sterowaniu postacią. Tutaj chyba pierwszy raz użyję driftu. Tak. Yeah! Oczywiście cały czas jestem na buście, aby nie utonąć, bo Sonic, kiedy biega z normalną prędkością, to utonie. O! To działa. Sonic Heroes. O! Trochę cheatujemy, nieważne. To był skrót. Nie czepiajcie się. Jej, S! I to był ostatni challenge. Niebieska nutka strzelam. Nie pamiętam. Niebieska, wiedziałem. Nie! Nie uciekaj! Nie! No. I trzeci kluczyk. Co nam zostało? Boss, ale jeszcze zostaną mini-boss. Chyba już widzieliście go tak naprawdę. Przynajmniej mi się wydaje, że go widzieliście. O, o, tam można było go zauważyć. Shadow the Hedgehog. Zdradzę wam teraz nazwę. Shadow. Na razie się spotykamy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Nie obchodzi mnie to. Tutaj cię wykończę, Sonic. Zaczynamy. I teraz zobaczcie, jak fajnie będzie zrobiony początek. Trochę chyba parodia innych części. O, teraz. No przecież to jest... No to było śmieszne dla mnie, ja myślę, ja... Mam nadzieję, że to było zrobione specjalnie, żeby wyglądało, że tak specjalnie śmieszne jest. Dobra, ta walka. Ja to wykonam tak szybko, że sam będę w szoku. Ale ogólnie, jeżeli wam to nie pójdzie, ta walka może trwać bardzo długo. Zbierajcie wszystkie... pierścienie. I złapcie jak najszybciej tą energię. Żeby przejąć, powiedzmy, inicjatywę. Jest pierwsza energia i jeszcze jedną zdobędziecie i przechodzicie w inny tryb tej walki. Cały czas na buście i zbierajcie pierścienie, nie przejmujcie się niczym innym. I teraz, kiedy będziecie mieli już boost, znaczy będziecie mieli tą energię, pojawi się inny mode gry. I tu polecam stosować sterowanie cały czas na buście, ale zmieniać swój, powiedzmy, tor jazdy guzikami, tak jak teraz będę pokazywać. Patrzcie, że nie tak, że skręcacie, tylko... Teraz, o, zmiana po prostu toru jazdy jakby, jest to guziki, to są bampery na kontrolerze. I bezpośrednio na prostej, po prostu poskakiwać i zniszczyć meteory. Starać się zrobić jak najwięcej, najlepiej wszystkie, tak by było idealnie. I kiedy już usłyszycie omoczało, że coś daje, to możecie zbliżać do Shadowa. I podbiegacie, i im szybciej tak naprawdę zaczniecie... Jeżeli uda wam się na pierwszej rundzie to zrobić, to pokonacie go w jedną rundę. Ja niestety za pierwszym razem, kiedy grałem w to, dopiero za trzecim razem udało mi się go dobić, bo miał już 130 kółeczek chyba zebrane. I przez to dłużej go zabijałem. Teraz poszło tak szybko, że aż sam byłem zszokowany, że co, już? A to się przecież ledwo zaczęło, no. Ledwo się zaczęło, a jednak już pokonałem go.
Naprawdę, wtedy to mi zajęło, muszę przyznać, chyba około 8 minut, może więcej, bo raz on mnie zaatakował, ja go dopiero za trzecim razem, tak więc razem było 4 tury, trzeba było złapać 8 tych mocy. Naprawdę, jeżeli nie znacie nie wiecie, o co w tej walce chodzi, może być ona naprawdę długa i nużąca cholernie. Ale wszystko dobrze, to się dobrze kończy, prawda? Tym razem poszło dobrze i nie mogę nic sobie zarzucić, bo poszło aż mi za dobrze chyba. Yeah, otwarta brama. No i lecimy. Tym razem jest to boss dla Sonika nowego. Oh yeah! Perfect Chaos. Nie pamiętam, z jakiej on jest gry. Strzelałbym, że Sonic Adventure któryś, albo Sonic jakiś może DX, coś takiego. Nie wiem, czy był taki, ale coś mi się kojarzy, że była taka gra. Ogólnie Chaos był też w... On miał kilka jakby swoich poziomów, pamiętam. I on dostawał nowe moce, kiedy miał chyba więcej Chaos Emeraldów. To była postać, którą pamiętam tylko dlatego, bo się pojawiła w Sonicu... Sonic Advance, o. Ale on jest podobno znaną postacią, on jest w wielu grach tak naprawdę. Teraz tak zerkam na to na szybko i on jest naprawdę w wielu grach. Kurczę. Tak. Ha. No teraz tak przeczytałem, właśnie jestem na Sonicowej Wikipedii i patrzę na to, że faktycznie, on był w wielu grach, nawet się pojawił w wersji olimpiady. Mario i Sonic na olimpiadzie. Nieźle. Pojawiał się tam gdzieś tam, jakieś tam cameo małe miał. Spoko, dla mnie no może być. I chyba nawet w tej innej grze miał lepszą grafikę, z tego co widzę. No nie będę się już teraz to wczytywał. Ale to jest, no to wybrali typowego bossa dla nowego Sonika, bo to jest chyba jego taki naprawdę, który był mocno kanoniczny, taki, że jest, to jest boss nowego Sonika, wiecie. Kiedyś był Dr. Eggman, a teraz jest właśnie Perfect Chaos, bo Eggman już mniej robotów robi, bardziej używa mocy jakichś tam emeraldów i tak dalej. Znaczy kiedyś też o mocy emeraldów, ale zawsze były roboty najpierw. No, boss nie jest trudny naprawdę. Jedyny moment, gdzie można przegrać, to jest tutaj i to właśnie w tym momencie też przegrałem. Powiem wam dokładnie gdzie. To jest na razie wszystko banalnie łatwe, ale pod sam koniec, kiedy będziemy skakali, pojawiają się dwie platformy, do których możemy dashować, ale nie widzimy ich tak naprawdę na początku. Widzimy dopiero po tym, jak się już pojawią naprawdę w naszym zasięgu widzenia, to jest oczywiste. Teraz to będzie, patrzcie. I tu już tak naprawdę, jeżeli nie traficie w dobrym momencie, kiedy można dashować, to wpadacie w dół i jest koniec praktycznie dla mnie był planszy. Także tam trzeba uważać pod koniec, żeby na czas wcisnąć guzik odpowiedni, bo możecie się oszukać sami. Perfect Chaos, proszę państwa, Perfect Chaos. Nie taki perfekt, jak się mu wydawało. Ha, 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 ha. Jej. Za te zarobione punkty kupię jakieś może nowe umiejętności. No słupcie. I may never get used to that. Oh! Watch out! That monster sure didn't like that emerald. Those things have come in handy in the past. We've already got a couple, but we need that emerald. Sonic, you should go over there and check it out.
I bet you can bring that Chaos Emerald back, just like you brought back our friends. And I bet you double we're gonna need all 7 emeralds. You guys have your work cut out for you. An adventure's no fun if it's too easy. Żółwik. No, także jak mówiłem, kupię jakieś nowe umiejętności i dodatkowo jeszcze w sklepie można kupić dodatkowe życie, co mi się na pewno przyda, bo zawsze lubię mieć zapas tego. A normalnie musimy biegać po prostu po planszach, które już nam i zbierać to życie. O, kolejna plansza dla nas przygotowana. Mamy już 4 Chaos Emeraldy. Super, zostały nam jeszcze 3. A na tym będzie koniec tego odcinka. W następnym odcinku zajmiemy się 3 kolejnymi światami. Postaram się zrobić je też w jednej części. Jeżeli nie, to się nie uda, zobaczymy. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play Sonic Generations. Tym razem wiem, kiedy mam kończyć. Na razie, cześć i czołem.